konferencji prasowej prezentującej nowego zawodnika Krakowie. Jest nim Janis Papadopoulos. Witamy serdecznie. Witam również dyrektora sportowego pana Piotra Burlikowskiego oraz trenera Wojciecha Stałowego, któremu pragnę oddać głos. Staram się powiedzieć o naszym nowym zawodniku. No ja bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy tutaj w końcówce tego okienka transferowego bardzo wartościowego gracza z bardzo dobrym CV. Środkowego rozgrywającego z lewą nogą, taką wiodącą. Myślę, że piłkarza również z taką dużą charyzmą, dobrego charakterologicznie, zawodnika, który na pewno tutaj będzie się fajnie wkomponowywał w nasz zespół, bo te predyspozycje piłkarskie, które ma, to jak gdyby są takie stworzone pod grę Krakowi przy sytuacji, kiedy no wiadomo, nie ma Marcina Budzińskiego, jest tutaj jak gdyby w leczeniu cały czas. No jednak w tej strefie środkowej też potrzebujemy wzmocnienia, zresztą każdy zawodnik z tak dobrym CV no jest mile widziany, dlatego myślę, że tutaj poziom sportowy, jeżeli chodzi o rywalizację, jeżeli chodzi o naszą grę, powinien pójść do góry, bo tak powiedziałem, to jest naprawdę zawodnik z dobrym CV i myślę, że tutaj pomoże nam w tej naszej walce w Ekstraklasie i w realizacji tego naszego celu strategicznego, jakim jest no, ten awans do tej pierwszej ósemki. Dziękuję bardzo. Dyrektor Burlikowski, bardzo proszę. Ja tradycyjnie chciałbym wręczyć koszulkę zawodnikowi. Giannis Papadopoulos będzie grał z numerem 16. W tą stronę. Dzień dobry. First of all, I would like to say that I'm very happy that I'm the new member of Cracovia. I'll give my best of my abilities and I hope to have succeed this year with Cracovia. Zawodnik Piotr się bardzo cieszy z przyjścia do nowego klubu i da z siebie wszystko, aby osiągnąć najlepszy wynik zespołu. Czy są jakieś pytania do naszych gości? Czy to było robione na ostatnią chwilę, czy rzeczywiście takie było wcześniej? Przede wszystkim jedną rzecz chciałbym tutaj zwrócić, a propos jeszcze tego transferu, powiedzieć o sytuacji zdrowotnej Marcina Budzińskiego i Dawida Nowaka. Marcin Budziński niewykluczone, że za 2 tygodnie podejmie treningi. Dawid Nowak w przyszłym tygodniu ma zacząć truchtać, także rehabilitacja przebiega prawidłowo w przypadku jednego i drugiego zawodnika. I wracając do pana pytania, przede wszystkim nie planowaliśmy jakby kontuzji Marcina Budzińskiego, prawda? Tak powiem bardzo, bardzo ogólnie i w przypadku kontuzji Marcina zaczęły się poszukiwania zawodnika na tą pozycję. Stąd zainteresowanie też Giannisem, którego okoliczności kryzysu w greckiej piłce też spowodowały, że mógł trafić do nas. Te negocjacje transferowe były bardzo chyba nerwowe, bo tam walczyliście w piątek do ostatniej chwili. Jak to wyglądało, że on musiał rozwiązać kontrakt w piątek i były jakieś problemy, tak? Faktycznie trwało to dość długo, trwało to praktycznie do północy w piątek, zakończyło się szczęśliwie. Giannis jest zawodnikiem naszym, także można tylko tyle powiedzieć. Ja do pana dyrektora jeszcze kontynuując ten wątek transferowy, bo używając języka pańskiego, to na pewno nie planowaliście też kontuzji Dawida Nowaka. Czy w związku z tym to był też cel transferowy, żeby jednak wprowadzić napastnika? Znaczy ja odpowiem w ten sposób. Oczywiście, że napastnik, który strzela bramki, który jest zawodnikiem dającym gwarancję, nie wiem, 12 bramek w sezonie, zawsze by się przydał, błędnie, czy Dawid Nowak byłby w zespole, czy nie, ale z drugiej strony tacy zawodnicy są w cenie, kosztują, są pod kontraktami. Nie jest prosto sprowadzić zawodnika o jakiejś określonej renomie, szczególnie zimą. Także tak mogę odpowiedzieć, nie było odpowiedniego kandydata, który gwarantowałby zastąpienie Dawida Nowaka. Panie dyrektorze, to prawda, że najpierw w grę wchodzi o wypożyczenie Giannisa, czy od razu transfer taki definitywny?
Dzianis podpisał kontrakt do 2016 roku, do 30 czerwca 2016 będzie naszym zawodnikiem, także tutaj no, fakty, no, tak to wygląda, różne były opcje, był to ostatni dzień okna transferowego, tak jak tutaj pan Grzegorz wspomniał, był nerwowy, no, ale zakończyło się szczęśliwie. Why decided to join the Krakowia? Because it's something new for me. I would like to try here in Poland. I read in internet many about the team, and I'm very happy about this choice which I had. Tutaj padło pytanie, dlaczego zawodnik przyszedł do Krakowi. Powiedział, że chciałby spróbować czegoś nowego, że przeczytał dużo rzeczy, dużo kwestii o swoim nowym klubie i że chciałby spróbować swoich sił w Polsce. Ja mam pytanie do trenera. Panie trenerze, pan na jakiej pozycji widzi Dzianisa? Bo niektórzy mówią, że to defensywny pozycji, niektórzy, że dziesiątka, tak? No ja go widzę w środku pola, tak. Natomiast w trakcie treningów, myślę również i meczy, prawda, będziemy starali się wybrać dla niego najlepszą pozycję i taką pozycję, która będzie przede wszystkim najlepsza dla drużyny, bo to przede wszystkim o to chodzi. Natomiast no niewątpliwie jest to zawodnik w środkowej strefie boiska przy naszym sposobie grania, gdzie ta gra jest bardzo taka kreatywna i wymienna, to myślę, że przede wszystkim chodzi o to, że jest to zawodnik dobry technicznie, tak powiedziałem, zawodnik z taką dużą charyzmą boiskową, bo to jest taki boiskowy walczak. Więc myślę, że to nie będzie problemu z tym, żeby go umiejscowić albo na pozycji tego typowego rozgrywającego, albo defensywnego pomocnika. No zobaczymy w praniu, jak to będzie wyglądało. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko tyle, że na każdej pozycji w środku pola na pewno sobie bez problemu poradzi i tam go widzę, centralnie w środkowej strefie boiska. No w Warysie grał teraz jesienią jako defensywny, to wynika ze składu. Grał jako defensywny, ale równie dobrze może grać jako ofensywny pomocnik. To jest kwestia po prostu zadań, jakie się zawodnikowi nakreśla, stylu gry drużyny. Myślę, że tutaj nie będzie absolutnie miał z tym problemów, bo tak jak powiedziałem, jest to piłkarz, który lubi grę kombinacyjną. Zresztą o nim się bardzo pochlebnie też wyrażał jeden z polskich zawodników, który miał z nim kontakt i właśnie też to podkreślał, że no jest to zawodnik, który się właśnie tym charakteryzuje, tym się cechuje, że jest dobry technicznie i lubi taką grę kombinacyjną. A jeśli lubi grę kombinacyjną, to naprawdę nie będzie miał problemu z grą na danej pozycji. Ja mam pytanie, czy zawodnik się zastanawia tutaj nad przejściem, biorąc pod uwagę też zdanie swoich kolegów, z którymi grał z Polski? Pytałem, że była. Did you have any Polish friends with who you were asking if you can come here to Poland, getting advice or something? I know many Polish guys, and I play together with some guys like Zevlakov and Snausner, Miroslav Snausner, but I didn't speak with them because I don't have a communication. Okay. Zawodnik zna zarówno Zevlakova jak i Snausnera, natomiast nie miał kontaktu z nimi, więc nie rozmawiał po prostu przyjścia do Krakowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? What do you know about Polish league? Yeah, no, I never seen Polish games, but before 7 years, I was here. I saw a game Europa League, Wisla Kraków, Heracles. I was in the team and I saw one European game of Wisla. Padło pytanie, co zawodnik sądzi, co wie o polskiej lidze. Mówi, że niedużo, natomiast 7 lat temu był na meczu Ligi UEFA ze swoim drużyną z Irakiesem. Mam pytanie, bo jest wychowankiem Iraklisu, a grał w Arisie Saloniki. Czy to było dla niego jakimś problemem? Yeah, you started your career in Iraklis, but you were playing in Aris. Wasn't a problem with that? It was big problem with the fans. I had too much press on me this year. And that was one reason that I go from Aris to Saloniki. Zawodnik nie ukrywa, że nie było mu łatwo, ciążyła na nim duża presja, jeżeli chodzi o grę w Arisie. Też to był jeden z powodów, czemu
czemu opuścił klub.